Witam Państwa bardzo serdecznie. Katarzyna Głyska-Hejke, Rozmowa Niezależna. Dziś Państwa i moim gościem jest pan minister Antoni Macierewicz, który kieruje pracami Parlamentarnego Zespołu Badającego Przyczyny Katastrofy Smoleńskiej. Dzień dobry. Dzień dobry Pani. Panie ministrze, Państwu. Coraz więcej informacji do nas dociera dotyczących pancernej brzozy, słynnej pancernej brzozy. Nowe Państwo opublikowało oględziny, pierwsze oględziny miejsca katastrofy, w którym wielkość tego drzewa i wysokość, na którym one zostało ścięte, jest przedstawiona zupełnie inaczej niż do tej pory przedstawiały to raporty Millera i Anodiny. Prokuratura przedstawia kolejne liczby, kolejne wysokości. To drzewo jest w jakiś dziwny sposób obcinane, akurat po tak dokładnie, nie wiadomo dlaczego, 1,56 m. Takie próbki są pobierane z tego drzewa. Próbki, no całe ogromne części tego drzewa. O co chodzi? Jakby pan podsumował ten cały chaos? No bo to mimo wszystko jest chaos informacyjny. Olbrzymi chaos. Ja mam wrażenie, nie ukrywam, po przyjrzeniu się tym wszystkim materiałom, danym, także temu zamieszaniu i przyjrzeniu się przebiegowi wydarzeń w pierwszych godzinach i pierwszych dniach po katastrofie, że ta brzoza w takim kształcie, w jakim została przedstawiona w raporcie Anodiny i Millera, została po prostu wymyślona. Znaczy ja nie wątpię, że takie drzewo istnieje, bo przecież te obrazki nam przedstawiano, wbijano nam je w głowę od rana do nocy. Ta brzoza miała być obecna w naszym umyśle, naszym wyobrażeniu. Nawet przedostała się do takiej sfery symbolicznej już. Prawda? A nawet przeszła do ikonografii narodowej poniekąd, prawda? No niestety doszło do tego, że w kościele świętej Anny ona została nawet uwieczniona w postaci na pewno z dobrą wolą i na pewno z całym pietyzmem i z całą intencją jak najlepszą, no ale w oparciu o fałszywe informacje przedstawionym pomnikiem. Więc nie ma wątpliwości, że ona odgrywała kluczową rolę w dezinformacji rosyjskiej i w tej sprawie, powiem szczerze, było to jasne już od jakiegoś czasu, ale na pewno nie odegrała takiej roli, jaką jej przypisano. Na pewno takiego drzewa w dniu 10 kwietnia na tej działce po prostu nie było. Śledczy rosyjscy jej nie odczytali, nie zauważyli, nie opisali. A co więcej, bo też trzeba sobie tutaj jasno powiedzieć, że tam w tych materiałach, jak wynika z stanowiska polskiej prokuratury w jej liście do jednej z gazet codziennych, są dołączone zdjęcia. I w tych zdjęciach, wśród tych zdjęć nie ma takiej brzozy. Nie ma takiej brzozy. Nie ma brzozy, która by w połowie mniej więcej, no bo tak to wynika z tych ikonograficznych przedstawień, została ułamana i miała w tejże połowie, w takim widocznym miejscu przełamania, wbite wielkie, przynajmniej trzy części samolotowe. Proszę zwrócić uwagę na to, że śledczy polscy prokuratorzy, którzy dzisiaj czy wczoraj pojechali tam do tę brzozę badać, do Moskwy czy do Smoleńska, nie wiem, gdzie oni temu Putinowi zdeponowali tę brzozę, bo przecież oni zdeponowali je u Rosjan, tutaj jej nie przywieźli, stwierdzają bardzo wyraźnie, że te fragmenty, które oni przy pomocy różnych przyrządów, laserów i innych badań odkryli, mają wielkość od kilku milimetrów do kilku centymetrów, a więc to na pewno nie są te przedmioty metalowe, które nam przez te 3 lata w tej brzozie pokazywano. Mówiąc krótko, takiej brzozy nie było. Była brzoza, która została ścięta na wysokości 1 metr od góry i była brzoza, która była ścięta na wysokości 17 metrów od góry. To są dwie brzozy, które opisali biegli rosyjscy. Tej, którą pan Miller wynalazł i tej którą pan dostrzegł, czy też zrekonstruował, czy też zdjęcie opublikował i tej, którą pani Anodina i tej, na którą się powołuje pan Lasek, bo przypomnijmy, pan Lasek w Gazecie Wyborczej nawet zdjęcie pokazywał jakiejś brzozy. No tylko, że to nie jest brzoza, która tam była w tym momencie, Panie kiedy doszło do tej tragedii. Wiemy już jedno, że no przynajmniej na tym, w tej części dotyczącym brzozy, czyli tak naprawdę głównej przyczyny katastrofy,
informacje zawarte w rządowym dokumencie o nazwie raport Millera, raport Komisji Millera, są nieprawdziwe. Czyli w tej części, przynajmniej w tej części, co najmniej w tej części, dokument również jest nieprawdziwy, no bo trudno, żeby był prawdziwy, skoro opiera się na fałszywych informacjach i fałszywych danych. Co to oznacza? Jakie są konsekwencje publikacji takiego dokumentu? Czy jakieś sankcje karne mogą grozić? Znaczy, przypomnijmy, że to jest kolejna kwestia, w której raport Millera opiera się na fałszywych danych, na nieprawdziwych informacjach. To wszystko, jak Państwo wiecie, wynika z tego, jest konsekwencją tego, że ekipa pana Millera nigdy nie badała ani miejsca zdarzenia, ani ciał. Z tym też jest problem, pan Lasek mówi, że badali brzozę, przynajmniej brzozę, trzymajmy się brzozy jak na razie. W innym wywiadzie mówi, że nie badali. Trudno jest jakby dojść do tego, gdzie oni byli, co badali i jakie drzewo badali. Więc ja myślę, że można dojść do tego łatwo. Natomiast, tylko... przepraszam, tak. Po raz pierwszy prokuratura, tak? Po raz pierwszy prokuratura zakwestionowała prawdziwość tych, przynajmniej części, co najmniej części tego raportu i to tej części najważniejszej. Tak, najistotniejszej, dlatego że dotyczącej bezpośredniej przyczyny tragedii. Przypomnijmy, że w tymże raporcie pana Millera stwierdzono, a także w polskich uwagach wcześniej sformułowanych do raportu Anodiny, że gdyby nie uderzenie w brzozę na tych 5 metrach, to najprawdopodobniej do katastrofy by nie doszło, samolot by odszedł na drugi krąg, ponieważ tutaj polscy biegli nie mają wątpliwości, major Protasiuk odchodził na drugi krąg. Samolot odlatywał z miejsca zdarzenia według raportu Millera z 5 metrów, ale na pewno odlatywał, gdyby nie uderzył w brzozę, mówi pan Miller i jego eksperci, to do tragedii by nie doszło. No, wiemy już teraz po tych wszystkich badaniach, analizach zarówno ekspertów zespołu parlamentarnego, jak i teraz prokuratury, która się do tego musiała dołączyć po publikacji przez państwa tego bazowego dokumentu, fundamentalnego dokumentu, że w tę brzozę na pewno nie uderzył na 5 metrach. Na pewno nie. Prokuratura raz mówi, że na 9 metrach, innym razem, że na 7 metrach, trzecim, że na 6,5 metra. Różne są... 6,66 to apokaliptyczna już nie ma. Wspaniała precyzja, prawda? Niesłychana zupełnie. No ale to są wszystko tak naprawdę prokuratura robi z siebie i z nas po prostu żarty. Wiemy, że samolot nie uderzył na tej wysokości w brzozę. Według naszych danych w ogóle przyleciał ponad nią, a te dane prokuratury są świadectwem motania się wobec oczywistej nieprawdy. Nieprawdy, raz jeszcze powtórzmy, którą nowe państwo wykazało, udowodniło. Ja z zażenowaniem patrzę na te zachowania prokuratury, bo jeżeli prokuratura twierdzi, a w liście do jednego z dzienników twierdzi, że ma zdjęcia, że posiada oryginały, no to niech się ją opublikuje. Z jakiej racji utrzymuje się w tajemnicy tak podstawową informację w sytuacji, kiedy już wiadomo, że dokument państwowy został oparty na fałszywych danych, na nieprawdziwych przesłankach? Tak. Czy w tej sprawie prokuratura powinna wszcząć śledztwo? Moim zdaniem absolutnie tak. Jest to warunek sine qua non, ponieważ dane przekazywane przez prokuraturę są różne, już o tym mówiliśmy. W związku z tym jedynym źródłem rzeczywistej, solidnej wiedzy są po prostu prokuratorzy rosyjscy i świadkowie rosyjscy, którzy o tej godzinie tam 15.05 10 kwietnia ten teren widzieli i jakieś brzozy opisali i wiedzą, co tam naprawdę się zdarzyło. Dość skrupulatnie opisali. I bardzo precyzyjnie opisali. W związku z tym nie ma innego świadectwa wiarygodnego, jak ich słowa. Trzeba ich przesłuchać. I na tym poziomie szczegółowym również nie zgadza się. Innego, prawda? Trzeba ich przesłuchać dokładnie, dowiedzieć się, co oni widzieli, co oni opisali, zobaczyć te zdjęcia i wtedy będziemy mieli wiarygodną informację na ten temat. Jeżeli nie, zwłaszcza,
zwłaszcza, i to chcę podkreślić, że ten protokół rosyjski, który państwo opublikowaliście, nie był brany pod uwagę w ogóle przez raport pani Anodiny. I w ogóle nie jest przywołany przez raport. Nie jest w ogóle źródłem, które pani Anodina przywołuje. I nie jest brany pod uwagę przez raport pana Millera. A więc widać, że ta mistyfikacja, na której się oparły i Anodina, oparli Anodinę i Miller, była zbudowana na zupełnie innych przesłankach. Na jakich? Wiemy na jakich. Na materiale pana Amelina. To jest baza, która służyła do mistyfikacji. A materiał pana Amelina powstał pod 13 kwietnia, czyli wszystko, co było przed 13 kwietnia, zostało wrzucone przez Rosjan do kosza, bo było zbyt wiarygodne i nie dawało się dostosować do ich zamierzeń obarczenia odpowiedzialnością polskich pilotów. To jest istota rzeczy. Oni, żeby obarczyć odpowiedzialnością polskich pilotów, musieli wyrzucić nawet własny materiał dowodowy i stworzyć nowy. Problem polega na tym, dlaczego śledczy pana Millera oparli się na tak kłamliwych przesłankach. Pan już wspomniał o tym, że polscy prokuratorzy są w Rosji i rzeczywiście będą tam przez najbliższe chyba kilka tygodni. Będą badać brzozę, znaczy te duże fragmenty, ścięte brzozy, będą jakieś odlewy. Słyszałem właśnie o odlewach, zrobił to na mnie olbrzymie wrażenie. Zamiast odlewów niech przywiozą dowody po prostu, to będzie lepiej. Tak, chyba zdaje się, że jest to problem, bo właśnie. Wrak. Właśnie. W tej chwili jest od miesięcy, Boże, prawie od dwóch lat, ponad dwóch lat rozkradany w Rosji, tak? Bo zmniejsza się liczba części. Ja mówię o tym dlatego, przepraszam, że pani przerwał teraz, że prokuratura musi sobie zdawać sprawę, że po kompromitacji z brzozą wiarygodność prokuratury w tej sprawie jest zerowa. Gdyby oni jeszcze wzięli z sobą ekspertów rodzin, osób pokrzywdzonych albo zespołu parlamentarnego, my ofiarowaliśmy prokuraturze. Żeby chociaż uczynili jakiś jeden gest, tak, który żeby pokazywał, był, że chcą być transparentni. Dokładnie, prawda? Tak, żeby była możliwość weryfikacji ich działań. Tymczasem z jednej strony co i rusz podają nieprawdziwe informacje, a z drugiej strony zamykają się na jakąkolwiek zewnętrzną kontrolę. No niech się nie dziwią, jeżeli będzie im towarzyszył po prostu gromki śmiech. Dobrze, ale jeszcze powrócę do prokuratorów, bo oni tam również, o czym też pan już wspomniał, szukają fragmentów samolotu w tej brzozie. Znaczy, przepraszam, po prawie 3 latach szukają fragmentów samolotu. No, co więcej, nawet powiedzieli, że oni je zidentyfikowali. Jak mówię, mają te fragmenty mierzyć od 3 mm do 3 cm. Taką rozpiętość podano w komunikacie prokuratury, więc na pewno to nie są te fragmenty, które były pokazywane z kolei między 13 kwietnia a 18 kwietnia. Bo chcę też państwu przypomnieć, bo tutaj oczywiście mogą być różne spostrzeżenia, że dane, z jakimi my mamy do czynienia, mówią nam, że przed 13 kwietnia nie ma zdjęcia brzozy tak przełamanej i z wbitymi jakimikolwiek fragmentami. One się pojawiają dopiero 13 kwietnia i ostatnie zdjęcie z tymi fragmentami to jest zdjęcie gdzieś między 18 a 20 kwietnia. Później zdjęcia tej brzozy nie pokazują już żadnych fragmentów wbitych w tę brzozę. Jest goły pień z jakimiś tam przełamaniami, ale bez widocznych metalowych fragmentów. Prokuratura twierdzi, że jednak je przy pomocy tam szczególnych badań odnalazła i że mają one od 3 mm do 3 cm. No może, tylko brak jest obiektywnej weryfikacji tych twierdzeń. Dobrze, ale przecież prokuratorzy byli w Smoleńsku, przy tej brzozie tam widzieliśmy zdjęcia na podnośnikach, wspinali się tam do czubka, oglądali to drzewo z bliska parę miesięcy temu. Dlaczego wówczas nie pobrano żadnych próbek? No nie wyjęto tych części, które zostały, rozumiem, odnalezione. Tak, to jest dobre pytanie do prokuratury. Moim zdaniem odpowiedź jest zupełnie oczywista. Prokuratura w tej sprawie robi tylko to, na co się zgodzą Rosjanie. I Rosjanie im nie pozwolili dotknąć się do tego. Pozwolili ściąć ta precyzja, ten MET-56, tak żeby po dodaniu do 5 i 10 wyszło
wyszło 666, prawda? Znowu ta apokaliptyczna wizja. No ale ta, to powiem, dziwaczna precyzja, która zresztą ujawnia fakt kompromitujący, bo on oznacza, że prokuratorzy nigdy nie zmierzyli tej brzozy wtedy, gdy ona stała tak, przed ścięciem. I okazuje się, że ją można zmierzyć. Tak, do tej pory nam tłumaczono, że to prawda. Trudno jest. Nawet, ale przepraszam, muszę to powiedzieć, że nam udowadniano, że ona rośnie bez czubka, bo to również nawet ale że półtora metra urosła w ciągu ostatnich dwóch lat. Nie, ale to nie obarczajmy pan prokuratora, to pan Żakowski. To już on, obstawa propagandowa prokuratora. Jemu rośnie ta brzoza, zgadza się. Ciągle rośnie. Ona mu rośnie na wysokość, ona grubieje do 52 centymetrów. Różne to rzeczy już jest tam jakaś się... chyba mania prześladowcza taka. Mam wrażenie, że oni już sami muszą zdawać sobie sprawę ze śmieszności, w jaką w tej całej sprawie popadli. Ale powtarzam jeszcze raz. Pierwotne źródła, ogląd sytuacji, urzędowy ogląd sytuacji 10 kwietnia nie ujawnia w ogóle istnienia takiej brzozy na miejscu zdarzenia. Ona nie odegrała w tej tragedii żadnej roli, była częścią mistyfikacji, w której wzięła udział polska prokuratura i w której wziął udział pan Miller i w której poczesne miejsce wziął pan Lasek i bierze do ostatniego ja momentu. Ja rozumiem, że ten udział wziął również pan premier, bo to w końcu i pan on premier również jest odpowiedzialny, a może tym bardziej on jest odpowiedzialny za to wszystko, co się w Polsce dzieje od prawie 3 lat. Ostatnie pytanie, panie ministrze, odbyła się debata, konferencja smoleńska na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego. Byli eksperci, którzy współpracują z zespołem parlamentarnym. I od tego czasu w zasadzie, i od może czasu ujawnienia przez Nowe Państwo informacji o tym, że ta brzoza to jednak trochę inaczej wyglądała i została zmierzona wcześniej, zaginął nam pan Lasek. Zapowiadał taką ofensywę informacyjną, portale, konferencje, podróże po Polsce, przekonywanie, a tu cisza. No, rzeczywiście pan Lasek zaginął, to jest problem, którym ja się nie będę wdawał. Jeżeli zaś chodzi o konferencję smoleńską, to poza naprawdę rewelacyjnymi panelami, wszystkie z nich, zarówno dotyczące spraw bezpieczeństwa i działania Biura Ochrony Rządu, jak i dotyczące samego momentu tragedii. Ale wreszcie, i aspektu prawnego, prawda? I wreszcie aspektów prawnych, każdy z nich był rewelacyjny. Na mnie największe wrażenie chyba zrobił ten panel prawny, z tego względu, że pozostałe kwestie lepiej być może znałem, czy bliżej się z nimi zapoznawałem, ale także późniejszy wykład, no fenomenalny pana profesora Obrębskiego już na spotkaniu organizowanym przez Gazetę Polską w Palladium, w Hybrydach. Warszawski Klub Gazety Polskiej. I który zostanie przez nas włączony, od razu chcę zapowiedzieć, że cała ta konferencja będzie wydana na osobnej płycie. Liczę tutaj na pomoc Gazety Polskiej w redystrybucji, udostępnianiu opinii publicznej, bo rzeczywiście jest to takie kompendium wiedzy, które chyba wszystkim zajmującym się tragedią smoleńską się należy. Jest to podsumowanie naszej wiedzy po 3 latach, pokazujące, że hipoteza eksplozji, hipoteza zamachu jest dzisiaj jedyną wiarygodną. Być może coś się nowego pokaże. Ja nie chcę tego przesądzać, ale zwłaszcza po kompromitacji prokuratury w związku i pana Laska w związku z brzozą. Widać wyraźnie i po niesłychanych zupełnie oświadczeniach pana pułkownika Stroińskiego, z którym mieliśmy ostatnio do czynienia, który bardzo wyraźnie mówi, musiało dojść do niebywałej tragedii, jeżeli mimo wydania komendy odchodzimy, samolot spadł. To niestety pokrywa się z analizami, do jakich doszli eksperci zespołu parlamentarnego, iż mieliśmy do czynienia z zamachem. I to jest najprawdopodobniejszy efekt, powód tej tragedii. Suma tego wszystkiego, analiza prawna, analiza związana z samą tragedią, zawarta będzie na tej płycie, którą szybko, niebawem udostępnimy opinii publicznej. Czekamy zatem na płytę. Ja dziękuję bardzo za dzisiejszą obecność w studiu i dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejne rozmowy niezależne. Do widzenia.